Cześć! W tym odcinku pokażę, jak uruchomić zestaw Oduidu z routerem ZTE MF258. Zapraszam! Zestaw Oduidu to dwa urządzenia. Odu to antena z wbudowanym modemem LTE na kartę SIM, którą montujesz na zewnątrz, na przykład na ścianie budynku lub na maszcie. Drugie urządzenie to IDU, czyli router. W naszym przypadku będzie to router z zestawu ZTE MF258. W zestawie znajdziesz również elementy do zamontowania ODU. Zasilacz, kabel LAN i instrukcje obsługi. Najpierw wyznacz odpowiedni kierunek, w którym ODU powinno być ustawione. Wejdź na stronę btsearch.pl. Wybierz z listy sieć Orange i znajdź lokalizację na mapie, w której będziesz montował zestaw. Sprawdź, gdzie jest najbliższy nadajnik. To w jego kierunku będziesz ustawiał ODU. ODU, tak jak wcześniej wspominałem, instalujesz na zewnątrz. Idealnym miejscem na montaż jest umieszczenie ODU jak najwyżej na budynku. Najlepszym rozwiązaniem będzie wysięgnik lub maszt, taki, na którym zazwyczaj instaluje się anteny satelitarne. Wtedy można obracać anteną, co ułatwia ustawienie optymalnego sygnału. Pamiętaj, że konstrukcje metalowe i inne anteny w pobliżu ODU mogą zakłócić sygnał. Dlatego zachowaj pomiędzy nimi przynajmniej 1 metr odstępu. Natomiast w przypadku montażu anteny na ścianie budynku umieść ją jak najwyżej tak, żeby nie zasłaniał jej na przykład okap dachu, daszek, drzewo lub inne przeszkody. I tu też, jak wcześniej mówiłem, ważny jest dystans 1 metra od innych anten i elementów konstrukcji metalowych. Masztu i uchwytu nie ma w zestawie. A co z routerem, czyli naszym IDU? Ustawiasz go w mieszkaniu, więc wybierz dla niego odpowiednie miejsce, biorąc pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, router musi być podłączony do ODU przewodem. Możesz tu wykorzystać 10-metrowy przewód z zestawu albo swój. Pamiętaj jednak, aby nie był dłuższy niż 50 metrów i żeby był to kabel kategorii 6 do zastosowań zewnętrznych. Po drugie, najlepiej jak router będzie w centralnym miejscu domu, tak aby zasięg sieci Wi-Fi był dostępny w każdym pomieszczeniu. Nie chowaj go w szafce i nie umieszczaj go bezpośrednio przy innych urządzeniach elektronicznych. O tym, jak wybrać najlepsze miejsce, żeby mieć dobry zasięg Wi-Fi w domu, opowiadaliśmy w innym filmie. Jeśli wszystko przygotowane, to możemy zaczynać instalację. Najpierw włóż kartę SIM do ODU. Zrób to ostrożnie, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. A potem wkręć korek z uszczelką. Na kabel Ethernet załóż dławnicę kablową. A następnie podłącz kabel do ODU i skręć dławnicę ręką do oporu. Teraz zamontuj ODU. W zestawie są dwie opaski, dzięki którym możesz zamontować go na maszcie. Uwaga, ale nie dokręcaj jeszcze śrub do końca. Przewód przymocuj do masztu, na przykład opaską zaciskową, aby zapobiec uszkodzeniom, na przykład przez wiatr.
Kabel Ethernet doprowadź do miejsca, w którym będzie ustawiony router i podłącz go do czerwonego gniazda, czyli WAN. Teraz podłącz zasilacz i poczekaj chwilę, aż urządzenia się uruchomią. Wszystko zamontowane i podłączone? Świetnie! Pozostaje tylko skonfigurowanie połączenia z internetem. Na routerze znajdziesz naklejkę z nazwą i hasłem do sieci Wi-Fi oraz adres strony konfiguracyjnej routera i domyślne dane logowania. W komputerze lub w telefonie wyszukaj sieć Wi-Fi, która odpowiada tej na naklejce i połącz się z nią. Wpisz hasło. Następnie uruchom przeglądarkę i wpisz adres 192.168.1.1. Zaloguj się domyślnymi danymi odczytanymi z naklejki. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN, to będziesz musiał go wpisać. Zaznacz pole do zapamiętania PIN-u, wpisz PIN i kliknij Zatwierdź. Po kilku sekundach modem połączy się z internetem. W menu konfiguracyjnym routera ZTE sprawdzisz m.in. parametry odbieranego przez antenę sygnału. Przejdź do zakładki Status i kliknij WAN Status. Zwróć uwagę na parametry takie jak SINR, RSSI i wartości RSRP0 i RSRP1. Jeżeli parametry sygnału są poniżej wartości uznawanych za dobre, spróbuj obrócić antenę na maszcie, sprawdzając, czy parametry sygnału poprawią się. W bardzo trudnych warunkach sieciowych, gdy parametry będą niskie, możesz spróbować znaleźć inne, lepsze miejsce montażu ODU. Pamiętaj, że po zmianie położenia ODU należy odczekać od 1 do 2 minut na ustabilizowanie się parametrów wyświetlanych w menu. A po zakończonym ustawianiu ODU dokręć śruby w opaskach montażowych. Na koniec możesz sprawdzić prędkość połączenia z internetem. Chcesz zmienić nazwę sieci Wi-Fi lub hasło? Zrobisz to po wejściu w zakładkę Wi-Fi, a potem Ustawienia Wi-Fi. Wpisz nowe wartości i kliknij Zatwierdź. Zostaniesz rozłączony z siecią Wi-Fi. Połącz się ponownie, ale już za pomocą nowych danych. I w tym odcinku to już wszystko. Jeśli masz pytania, możesz zostawić je pod filmem lub zadać je na naszym forum. Dziękuję i do zobaczenia!